Cześć wszystkim, Mining z tej strony. W tym filmie przyjrzymy się najgorętszemu tematowi ostatnich dni, czyli premierze nowych kart 3060 w wersji BSTi i ogłoszeniu serii kart specjalnie dla górników, czyli Nvidia CMP. Zanim zaczniemy, chciałem Wam podziękować za przybicie 3000 subskrypcji. Dla mnie jest to wręcz astronomiczna wartość, ponieważ zakładając ten kanał nie myślałem, szczerze powiedziawszy, nawet to dobiciu do 1000, eee, a co mowa 3000... Biorąc pod uwagę, jak niżowym tematem jest kopanie kryptowalut, dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. Z łapki w dół zresztą też dziękuję, bo jest to dla mnie dobra informacja, jak materiał wypadł na tle innych. Pamiętajcie, że to, co usłyszycie w tym filmie, to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Rynek kryptowalut jest rynkiem podlegającym dużym wahaniom i trzeba być świadomym ryzyka, jakie podejmujemy uczestnicząc w nim. Przedwczoraj, czyli 25 lutego, miała miejsce premiera 12-gigowej karty RTX 3060. Wiele osób ze świata kopania kryptowalut mówiło, że w końcu będzie okazja zakupić jakieś dobre karty w sensownej ilości i w sensownej cenie. Nic bardziej mylnego. Karty 3060 zostały fabrycznie ograniczone przez NVIDIA. Jeśli chodzi o wydajność kopaniu kryptowalut, głównie chodzi o Ethereum. Na czym to polega? Nvidia nie podaje dokładnych informacji, na czym konkretnie polega to ograniczenie z wiadomych powodów i jedyne, czego możemy się dowiedzieć od, jak dobrze rozumiem, jednego z ich pracowników, z pracowników Nvidii, to że ograniczenie polega na, można powiedzieć, odpowiedniej współpracy chipsetu karty i BIOS-u. I do tego również sterowników. Jak to wygląda w praktyce? Realny hash trade znajdziemy jak zawsze na kanale Dizzy Mining, który zresztą polecam w kontekście najszybszych informacji o prędkości najnowszych kart. Jak widać podkręcona karta w przypadku algorytmu Edhash, czyli tego odpowiadającego za kopanie Ethereum kopie z prędkością około 26 MHz na sekundę, czyli jest słabo. Wygląda na to, że w przypadku innych kryptowalut, a przynajmniej tych polegających bardziej na rdzeniu karty, nie ma ograniczeń. Według tego testu w przypadku Raven Coina. Karta osiąga prędkość około 25 MHz na sekundę, co w porównaniu z kartą 3060 Ti jest standardową wartością niezblokowaną, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wersja kart bez TI jest zazwyczaj 5-15% słabsza, a dla 3060 Ti w Ravencoinie jesteśmy w stanie osiągnąć te 26-28 MHz na sekundę. Tak było m.in. w przypadku kart 1070-1070Ti czy 1080-1080Ti, jeżeli chodzi o tą różnicę między zwykłą wersją a wersją TI. Sprawdzając dalej dla algorytmu Octopus, czyli tego odpowiadającego za kopanie kryptowaluty Conflux. Jest to również niezblokowana wartość, ponieważ wynosi około 40 MHz na sekundę, 45 MHz na sekundę. Gdzie w przypadku karty 3060 tej zwykłej jest to wartość około 48-49, więc również jest to oznaka tego, że blokada nie działa na kryptowalutę Konflux i kopiemy ją z pełną wydajnością karty. Ile zatem karta RTX 3060 byłaby w stanie kopać, wykorzystując jej pełen potencjał? Na filmie DZ Mining tego nie zobaczymy, natomiast na innym, tym razem rosyjskim kanale o kopaniu kryptowalut możemy zauważyć, że karta na stokowych ustawieniach bez żadnego podkręcania startuje kopanie z prędkością około 41 MHz na sekundę i następnie spada ze względu na limitację. Tutaj widzicie, że karta rozpoczęła pracę na 41,5. Za chwilę włączy się blokada, która wykryła, że karta rozpoczęła kopanie Ethereum, i już ta prędkość zaczyna spadać. 36 MHz, 33, 28 i zostanie na tych 25. Na podstawie tego na oko można założyć, że po podkręceniu i obejściu limitacji, jeżeli będzie taka możliwość, ponieważ obecnie nie ma takiej możliwości, RTX 3060 będzie w stanie osiągnąć niecałe. Albo możliwe, jeżeli całe, 50 MHz na sekundę Przy poborze z przedziału 90-120 W Czy da się w takim razie obejść tą blokadę, a jeśli tak to kiedy? Obecnie nie znalazłem żadnego sposobu I tak naprawdę nie oczekiwałem, że go już znajdę Jako, że dopiero karta zaczyna trafiać na półki sklepowe Natomiast w tym artykule na stronie Tom's Hardware Możemy przeczytać parę ciekawych spostrzeżeń na ten temat W skrócie, aby obejść problem rozchodzi się o modyfikację BIOSu Czyli teoretycznie Powinno być to możliwe, ale w praktyce może to być dużo trudniejsze niż się wydaje. Od czasu procesorów graficznych NVIDIA Turing BIOS jest zaszyfrowany i nie można go odczytać, zmodyfikować i ponownie załadować do karty graficznej. Jedynym sposobem, w jaki ludzie mogli zmodyfikować BIOS na najnowszych procesorach kart graficznych NVIDIA, jest znalezienie innego BIOSu i wgranie go do danej karty. Powinny istnieć tylko dwa sposoby uzyskania BIOSu. Na RTX 3060, które umożliwiają zdjęcie blokady albo przez napisanie BIOSu od zera, albo przez niezależnego producenta kart lub inną jednostkę w łańcuchu dostaw, gdzie wycieka BIOS, który nie posiada blokady. Druga opcja jest bardziej prawdopodobna, ponieważ musiałbyś dużo wiedzieć o działaniu tej karty graficznej, aby móc napisać BIOS. Nawet wtedy sterownik będzie musiał również zostać przepisany, aby dostosować się do tego nowego biosu i go odblokować, więc jest, no wymaga to na pewno bardzo dużo pracy. Biorąc to wszystko pod uwagę, zmiana biosu może nie być jedynym sposobem na kopanie na RTX 3060. Możliwe jest również, że mądry programista znajdzie sposób na oszukanie karty graficznej, aby nie myślał, że kopie Ethereum, nawet jeśli w rzeczywistości tak jest. Mając to na uwadze, nie wątpię, że kiedyś ktoś znajdzie sposób, aby obejść. Tą limitację, ale kryptowaluty są niezwykle niestabilne, a trudność wydobycia szybko rośnie, w związku z tym do czasu, gdy ktoś przyjdzie z rozwiązaniem, z obejściem tego problemu, może być już za późno. I to jest koniec tego artykułu. Autor no, bardzo realistycznie podchodzi do tematu i chyba jest to e, najbliższa prawdy ocena sytuacji na ten moment. Hmm, jeżeli chodzi o takie ogólne wnioski, jak będzie wyglądać przyszłość e, i chociażby kopanie na tych kartach. Przejdźmy do tematu ceny. Ile ta karta kosztuje? Tak zwane MSRP NVD, czyli sugerowana cena detaliczna karty. 30, 60 to jest żart, o którym dla przyzwoitości nawet nie powinienem wspominać, ale przynajmniej pośmiemy się razem, więc uwaga! Wynosi ona 390. 9 dolarów. Czyli na złotówki około 1500, niecałe 1500 zł. Obecnie najtańsza sztuka, jaką udało mi się e, znaleźć, kosztuje 3700 zł, co jest ceną, e, jakiej no, każdy się spodziewał e, każdy, kto widzi, co dzieje się na rynku kart graficznych. No i teraz kluczowe pytanie, czy opłaca się kupić tą kartę graficzną. Przy obecnej cenie moim zdaniem nie, ponieważ na razie karta dopiero co miała premierę, nie ma jeszcze sposobu na, na obejście tego ograniczenia, nie widać go tak naprawdę na horyzoncie nawet e, nie zapowiada się na razie, aby ktoś był. Blisko jego obejścia. No i jesteśmy ograniczeni w kontekście kopania najbardziej popularnej, najbardziej opłacalnej obecnie kryptowaluty, jako jest Ethereum, więc na tym też powinniśmy w tej chwili opierać opłacalność kopania. Biorąc nawet pod uwagę prędkość 50 MHz w przypadku obejścia limitacji, większy sens będzie mieć tak naprawdę dopłacenie do karty 3060, która nie ma żadnych ograniczeń, nie ma z nią żadnych problemów, nie trzeba wykonywać żadnych modyfikacji, kopie i kopie ona niemalże 25% szybciej. Jest natomiast jeden wyjątek: karty 3060 w wersji mobile, czyli te, które trafiają do laptopów, zostały wypuszczone w trochę innej wersji, która m.in. posiada 6 GB pamięci zamiast 12 i okazuje się, że ten model nie posiada limitacji. Jak udało mi się znaleźć na jednym z filmów, karta RTX 366 GB w laptopowej wersji jest w stanie kopać prędkością 38 MHz na sekundę przy poborze około 110 W na kartę i około 160 W przypadku poboru przez cały laptop tutaj możemy zobaczyć, o, tutaj możemy zobaczyć wskazanie z miernika jest to trochę ponad 150 W Ostatnio mogliśmy również zobaczyć artykuły, że ze względu na brak kart graficznych, niektórzy inwestorzy decydują się nawet na hurtowy zakup laptopów z RTX ami ostatniej serii, aby na nich kopać. Nasuwa się zatem pytanie, ile kosztuje taki laptop na karcie 3060 i czy jest sens go kupić do kopania. Patrząc na polskie ceny, nie będzie to miało większego sensu. Najtańszy sprzęt na 3060, jaki znalazłem kosztuje e, niecałe 5500 tysiąca złotych, więc biorąc pod uwagę, że osiągi typu 38 MHz na sekundę. Przy poborze około 110 W z karty były już osiągalne bez problemu w 2017 roku przez kartę 1080. To jest to spora cena za tak naprawdę nic specjalnego. Za prawie 1 trzecią tego budżetu dostaniemy taką kartę i posiadając prywatny komputer, możemy zacząć kopać z podobną wydajnością. Sam fakt kopania laptopem nie wydaje mi się również dobrym pomysłem, bo nie jest to z założenia konstrukcja zaprojektowana do możliwie najwydajniejszego chłodzenia. Nie chcę też wprowadzać nikogo w błąd i jest to jedynie moje zdanie, natomiast nie kopałem na laptopie nie wiem jak długoterminowo sprawuje się tego typu sprzęt przy takiej eksploatacji. W związku z imitacją nałożoną na karty RTX 3060 Nvidia ogłosiła również nowe karty graficzne CMPHX, gdzie CMP to skrót od Crypto Mining Professional. Obecnie posiadamy niewiele informacji na ten temat, ale przyjrzymy się temu, co jest. Na oficjalnej stronie NVIDIA możemy przeczytać. Nvidia CMP umożliwia w pełni otwarty wspornik zoptymalizowany pod kątem przypływu powietrza i skonfigurowany tak, aby umożliwić sterowanie większą liczbą procesorów graficznych przez jeden procesor. Ja już to mam przetłumaczone, żeby było prościej. Nie wiem, co mają na myśli tutaj w tej sekcji, natomiast w przypadku kopania kryptowalut nigdy nie było problemu z kopaniem nawet na 12 kartach graficznych z użyciem najtańszego Celerona czy, czy Intel Pentium, bo tak zwany bottleneck nie ma wpływu na prędkość kopania, co zresztą usprawiedliwia fakt używania we w większości, no we wszystkich praktycznie koparkach, Rizerów, e, które wtyka się w porty X1, e, a nie pełne szyny 8 czy 16, co mm, jest tak, jakby no taki rezer wpinany w portem PCIe X1, no nie ma szans na tym grać chociażby na komputerze z pełną, wykorzystując pełen potencjał karty. E, tak więc no ciężko mi się tutaj odnieść do, do tego wpisu. Architektura procesorów graficznych Nvidia umożliwia wydajniejsze wydobywanie i szybszy zwrot inwestycji w kopaniu. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych argumentów, dlaczego, bo nawet nie znamy jeszcze przyszłych cen tych kart, więc jak możemy ocenić, czy zwrócą się szybciej? No i tutaj ostatni wpis, który jest jasny, czyli że karty będą dostępne u autoryzowanych partnerów, w tym Asus, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI, Palit i PC Partner. No, tutaj wszystko jest jasne, karty będzie można zakupić od tych wymienionych producentów. Zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli osiągu, weźmy pod uwagę fakt, że seria CMPHX będzie robiona na podstawie architektury Turing, a nie Amper. Innymi słowy karty będą odpowiednikami modeli z serii RTX 2000, a nie RTX 3000. Jak czytamy w artykule ze strony wcft.com, 30HX będzie na chipsetie TU116, czyli tym, który możemy znaleźć w karcie 1660 Super. 40HX będzie na chipsetie TU106, czyli tym z karty 2060 Super. I 50HX i 90HX będą modelami zbudowanymi na chipie TU102, czyli i tym, który mogliśmy znaleźć w takich kartach jak 2080 i Titan RTX. Dlatego mówię o podobieństwie tych kart, ponieważ karty miningowe nie są niczym nowym i coś takiego już było dostępne na rynku w okolicach 17. i 18. roku. Były to karty P10600, która była odpowiednikiem karty 1060, 6GB, P10400 jako odpowiednik karty 1070. I P102-100 jako odpowiednik karty 1080 Górnicy kopią akurat na kartach graficznych, między innymi dlatego, że posiadają one dobrą wartość w przypadku odsprzedaży. Nierzadko nawet można więcej zarobić na samym flipie koparki niż kopaniu. Największym problemem serii kart. CMPHX jest fakt znacznie niższej wartości w razie takiej odsprzedaży, tym samym większym ryzykiem, jakie niesie taka inwestycja. Oczywiście jest to pole do wykazania się przez bardziej doświadczonych górników, ponieważ można takie karty zebrać z rynku tanio, tak jak to robiły niektóre osoby w okolicach roku 18-19 w przypadku kart z tej serii PESTO i można było na tym zrobić naprawdę dobry interes ale dla większości tak naprawdę będzie to jedynie ciekawostka że takie karty istnieją tak jak no, ta wymieniona przeze mnie seria P100 wracając już do osiągów kart CMPHX gdybym miał obstawiać bliższe prawdy osiągi w kopaniu Ethereum po ich odpowiednim podkręceniu, ponieważ musimy wziąć pod uwagę to, że te dane, ten pobór prądu i prędkość, które są tutaj w tej tabelce wymienione, one nie uwzględniają żadnego podkręcenia pamięci i to są fabryczne pobory mocy, czyli jakbyśmy ustawili w MSI Afterburner suwak na 100%, albo w ogóle nie, nie obniżali poboru prądu przez kartę, więc jeżeli miałbym tak spekulować, jak te wartości będą w rzeczywistości wyglądały, dla karty 30HX dał byłbym jakieś około 31 MHz przy poborze 90 W. Dla tej 40 HX myślę, że przekroczymy 41-42 MHz, może nawet pod 45 i pobór prądu będzie w okolicach 120 W. Dla 50 HX obstawiam okolice. 52-55 MHz dla poboru 140 do 160 W i dla karty 90 HX na pewno przekroczymy 90 MHz, a pobór pewnie zobaczymy w okolicach 240-250 W. Jeśli chodzi o opłacalność inwestycji w te karty, na podstawie tych informacji, które posiadamy i mojego spojrzenia przez pryzmat serii P100, uważam, że wszystko będzie zależało od ceny tych kart i raczej będzie to produkt zarezerwowany. Rezerwowany dla bardziej doświadczonych górników. Dlaczego? Brak wyjścia obrazu, i tym samym ryzyko niskiej wartości od sprzedaży w razie niepowodzenia biznesu, spadku, drastycznego spadku opłacalności, spowoduje, że te karty na pewno będą tańsze od normalnych wersji. Będzie to dzieliło górników na tych, którzy znają rynek, znają ryzyko i mają dobrze policzone, czy jest sens to inwestować i na tych, którzy wolą niższy zwrot, przy mniejszym ryzyku. Będzie to dobry sprzęt, jeśli ktoś nie zakłada, że będzie sprzedawał karty w przyszłości. I ma plan kopać na nich aż do końca ich żywotności osób, które mają tańszy prąd, kopią z nastawieniem długoterminowym albo na przykład mają do wykorzystania nadwyżkę energetyczną z instalacji fotowoltaicznej. Analizując zarówno blokady na tych kartach 3060, jak i premiery kart CMP. Już tak poza kopaniem jest to na pewno świetny ruch no, marketingowy. Większość górników jest zachwycona nowym modelem kart specjalnie pod kopanie, specjalnie dla nich, szczególnie nowe osoby, które nie znają, nie kojarzą serii P100. A gracze są w niebo wzięci faktem, że ktoś w końcu utarnosa górnikom, wypuszczając na rynek kartę z ograniczoną prędkością kopania jednej z ponad 1500. Kryptowalut. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej serii Nvidia CMP czy będziecie na nie czekać i, i obserwować jak będą pojawiać się na rynku i, i, i starać się je, je zakupić. Ja na pewno postaram się kupić parę sztuk na test. Myślę, że mm, fajnie by było po jednej sztuce. Każdego modelu kupić i to przetestować, jak, jak one się sprawują, w, e, też w innych algorytmach, bo tutaj tylko jest podane, podana prędkość dla kopania Ethereum. A jest jeszcze masa innych kryptowalut, w których możemy świetne wyniki zobaczyć, więc, więc fajnie byłoby to sprawdzić. Na ten moment pozostaje nam jedynie wzdychać do cen MSRP Nvidia i liczyć na magiczny powrót dostępności kart. Magiczny, ponieważ dostępność moim zdaniem. Nawet nie moim zdaniem, obiektywnie nie zmieni się, bo tak naprawdę nie ma powodu, aby się zmieniała na lepsze, dopóki opłacalność kopania jest wysoka, tak jak teraz. Na ten moment dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, do usłyszenia, cześć.